Hej, cześć, witajcie w czwartej odsłonie podsumowania tygodnia. Do nowego roku jeszcze parę godzin zdążę, więc wam jeszcze przypomnieć, co ciekawego działo się przez ostatnie dni na wideotesty.pl. Zaczynamy! Aby zacząć rok 2015 szybciej i wydajniej, może warto wymienić w naszym komputerze stary dysk talerzowy na bardzo szybki dysk typu SSD. Transcend SSD 370 o pojemności 256 GB w zupełności wystarczy na system operacyjny, programy użytkowe i gry. Czy prędkości odczytu i zapisu są zadowalające? Przekonacie się w teście zrobionym przez Dawida. Około 6 MB na sekundę. Przekłada się to oczywiście na realny wzrost wydajności całego systemu operacyjnego, ponieważ uruchomienie systemu Windows to do momentu otwarcia przeglądarki oraz możliwości wyszukiwania to zaledwie 40 sekund z małym kawałkiem, a jeszcze teraz patrzcie na przykład na Battlefield 4, od włączenia, próby dołączenia do gry po wybraniu serwera, aż do momentu, kiedy mogliśmy się odrodzić i wkroczyć do akcji, mijają zaledwie 44 sekundy z małym kawałkiem. To są naprawdę wyniki bardzo dobre. Dysk już mamy, ale takie cudo nie może zostać włożone do byle obudowy. Dlatego właśnie mamy dla Was test obudowy Silverstone Precision PS10. Czy budżetowa obudowa do 200 zł jest wystarczająco ergonomiczna i zarazem prezentuje się nie najgorzej? Oceńcie sami po oglądnięciu przygotowanego materiału. Nie ma problemu z ich lokalizacją. Dalej mamy dwa porty USB w standardzie 3.0. Zwróćcie uwagę na to, że nie ma tutaj już portów USB w standardzie 2.0. Podpięcie z typu wewnętrznego. Nie ma przez producenta dołączonej przejściówki na USB 2.0 typu wewnętrznego, więc taką, jeżeli byście nie mieli płyty głównej obsługującej 3.0, jeżeli chcecie mieć te porty funkcjonalne, musicie zakupić we własnym zakresie. I dwa gniazda, wejście mikrofonowe oraz wyjście słuchawkowe w takiej kolejności, jak Wam pokazuję. Dzisiaj nie wychodzimy z tematów około pecetowych. Po dysku i obudowie czas na recenzję Logitech G19S. Klawiatury mechanicznej dla graczy, która odznacza się nowatorskim rozwiązaniem w postaci ekraniku LCD, na którym można wyświetlać nie tylko godzinę, ale też na przykład zużycie procesora i pamięci, czy nawet filmiku z serwisu YouTube. Czy taki sprzęt jest warty swojej ceny? Obejrzyjcie materiał Michała i zadecydujcie sami. Następnie tu mam już klawisze od tego monitora do ustawień monitora. Tutaj jest taki przesuwany klawisz, przesuwana taka blokada od klawisza Windows, tak by nie przeszkadzał nam podczas gry, byśmy przez przypadek nie wyszli sobie z gry. A następnie tutaj już klawisze od makr, od naszych skrótów i tutaj właśnie są te 12 klawiszy, które możemy sobie odpowiednio zaprogramować. 3 profile, czyli łącznie 36 możliwości kombinacji zaprogramowania sobie tych klawiszy, tak by było nam jak najwygodniej. Skoro mamy już na czym grać, czas na małe co nieco w postaci Endless Legend, klasycznej, wymagającej strategii turowej. Naszym celem jest dominacja absolutna, którą oczywiście możemy osiągnąć rozumem lub siłą. Czy gra studia Amplitude Studios potrafi wciągnąć na dłużej? Opowie Wam o tym Marcin w przygotowanej przez niego recenzji. I mocne strony, to poradzimy sobie nawet z przeważającymi siłami wroga. Tryb bitewny wygląda dość prosto i może niezbyt widowiskowo, jednak ta część rozgrywki jest bardzo wciągająca. Jeśli nie mamy ochoty rozgrywać potyczki ręcznie, możemy zdać się na umiejętności komputera. Czas na poradnik. W tym tygodniu mamy dla Was pierwszą część gimpowego samouczka. Jeżeli zawsze chcieliście pobawić się grafiką rastrową, albo po prostu potrzebujecie zmniejszyć lub skadrować zdjęcie czy obrazek, pierwsza część tej poradnikowej serii nauczy Was absolutnych podstaw potrzebnych każdemu grafikowi adeptowi. Powróćmy sobie z powrotem do tego zdjęcia. Tutaj oczywiście przypomnę, użyłem skrótu Ctrl-Z. Jest to skrót cofania, no dość przydatny, powiem szczerze, przy dłuższej pracy naprawdę się przydaje. Teraz opcja skalowania, tak? Będziecie chcieli zeskalować, czyli skalowanie jest to zmniejszanie jakiejś tam grafiki, tak, do wymiaru, który Was interesuje. Jak to zrobić? Po poradach czas na wywiad. Szukając w odmetach materiałowych, udało nam się wyciągnąć jeszcze jeden wywiad z Orange Video Fest. Tym razem jest to rozmowa z jednym z czołowych pranksterów polskich, Raw Gorem. Jak zaczynał? Co robił, zanim rozśmieszał polski internet? Tego i jeszcze więcej dowiecie się w przedstawionym wywiadzie. Ja znowu siadałem do komputera i stwierdziłem, że muszę zrobić coś takiego mocnego, co mnie z tego wyrwie, żeby być szczęśliwym po prostu. Czułeś się taki trochę wyalienowany, tak?
No można tak powiedzieć, chociaż też jakimiś tam małymi kroczkami jakoś wychodziłem do ludzi, ale potrzebowałem takiego mocniejszego kopnięcia. Na koniec materiałów z kanału YouTube mamy dla Was klasycznie Video News. W 51. odcinku dowiecie się m.in. na temat wyników ogólnopolskiej ankiety dotyczącej graczy, nowego Galaxy S6, patchu wprowadzającego napady do GTA 5 oraz przedsprzedaży biletów na Intel Extreme Masters 2015. Ekranu smartfona. Premiera ma rzekomo odbyć się już w styczniu podczas CES 2015. Zastanawialiście się kiedyś, czy PlayStation Plus i Xbox Live Gold się opłacają? Ile faktycznie można zaoszczędzić, decydując się na subskrypcję? Teraz czas na artykuły i newsy, które w tym tygodniu znalazły się na stronie wideotesty.pl. Zainteresowały mnie m.in. poradnik dla nowicjuszy dotyczący składania peceta, który pozwoli każdemu w mig złożyć swoją wymarzoną maszynę bez żadnej specjalistycznej wiedzy. To nie takie trudne. Podsumowanie i zestawienie 8 najlepszych gier roku 2014 według Pawła. Drukarki 3D na pomoc zwierzętom, czyli jak drukowane protezy mogą zmienić świat niepełnosprawnych, zarówno naszych czworonożnych przyjaciół, jak i ludzi. Oraz testy protez sterowanych w pełni myślami. I to już wszystko w czwartym wydaniu podsumowania tygodnia. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, życzę imprezowego Sylwestra i wszystkiego dobrego na nowy 2015 rok. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, napiszcie jak się Wam podoba materiał, no i oczywiście subskrybujcie kanał Wideotesty. Trzymajcie się, cześć!